witam Panie Bogusławie. Witam Pana serdecznie w naszej galerii współczesnej sztuki polskiej, w tej wirtualnej galerii. To dobrze chyba, że poszerzyliśmy dzisiaj nazwę miejsca naszych spotkań o termin sztuka, a nie tylko malarstwo, dlatego że mamy do czynienia tutaj wyraźnie z dziełem, które obrazem nie jest. Wygląda to na... Kolaż fotograficzny. Kolaż fotograficzny i to powiedzmy autorstwa może od razu, tak. Bo to jest wiadomość, której nie unikniemy. Autorstwa Zofii Kulik, która przedstawiła sama siebie na tej pracy, która w jawny, a nawet może ostentacyjny, powiedzmy, sposób nawiązuje do przedstawień takich, królewskich. Takich majestatycznych przedstawień władcy. Może być król, może być królowa. Ona oczywiście wykorzystała tutaj jako pierwowzór portret Elżbiety I. Pierwszej królowej Anglii w stroju, powiedzmy, koronacyjnym. Gra jeszcze artystka z nami tymi symbolami, które dodatkowo mają nam pokazać jej władzę królewską, czyli zwykle władca czy władczyni pokazywana była z berłem, w tym przypadku zamienia się ono w obfitego ogórka, czy też z jabłkiem, które symbolizowało kulę ziemską, jednocześnie taki poziom aspiracji danego władcy. Tymczasem tutaj jest to chwast, jest to dmuchawiec, który, no jak wiemy, jest jedną z najbardziej ulotnych rzeczy, jaką znamy. No tak, no ogórek też nie jest przedmiotem trwałym, nie oszukujmy się, więc ta wspaniałość siebie jest oczywiście w pewien sposób zironizowana właśnie za pomocą tych dwóch elementów, które pokazują, że mamy tutaj do czynienia jednak z rzeczą przemijalną. Że ta wspaniałość siebie, ta władza, majestat i potęga, a również pewna intelektualna siła, bo nie oszukujmy się, Zofia Kulik ma duże intelektualne ambicje w swojej sztuce, że te wszystkie elementy jednak podlegają przemijaniu, że są przemijalne, wanitatywne, że umkną, jak i całe nasze życie. Ja i mój portret, ja wielka artystka, ja w swoim majestacie, co z tego, że ulotnym, prawda, ale jestem wielka. Ale tu jest też takie spojrzenie mikro. Tutaj mamy do czynienia z jakimiś elementami, które owszem są użyte ornamentalnie i właściwie służą takiej właśnie ornamentacji tej pracy, bo nie oszukujmy się, ona również jest niezwykle dekoracyjna, zwyczajnie dekoracyjna. Trochę nawiązująca do kolażu, trochę będąca właśnie taką mozaiką zrobioną z drobnych elemencików, które oczywiście mają pewną swoją samodzielność, no jak choćby to łożysko, prawda, które tutaj widać. Równocześnie ma to znaczenie i nie ma to znaczenie. W spojrzeniu makro nie ma żadnego znaczenia, bo właściwie nie widzimy tych elementów. No, na przykład, to jest po prostu taka gra graficzna gdzieś tam. Tak, na przykład nie zwracamy uwagi na to, że to jest gałązka koperku. Tak? No, nie obchodzi nas, to nie ma wielkiego znaczenia, czy to jest koperek, czy cokolwiek innego. Natomiast w tym spojrzeniu mikro zaczyna to wtedy nabierać znaczenia i dodaje nam więcej sensów, przydaje nam więcej wiadomości i więcej sensów. One mogą być zwodnicze, bo to też sobie powiedzmy. Nam się może wydawać, że one mają znaczenie, podczas gdy w istocie znaczenia nie mają. Ale na pewno mogą poszerzać pole tych sensów i pole odczytań tej pracy. Rzeczywiście działa to w formie graficznej, jako coś, co poprzez liczne ornamenta, tak, jak też i te kształty znamionujące suknię z początku wieku XVII, no, pokazuje nam, że mamy do czynienia z takim portretem w ujęciu majestatycznym. Tak. Natomiast kiedy podejdziemy bliżej, no, widzimy, że tutaj artystka prowadzi z nami swoją grę, że te kolaże, te może, mini zdjęcia. Może to nawet lepiej widać tutaj, na tym jeszcze większym powiększeniu, gdzie nagle okazuje się, że ta kryza wspaniała, która otacza jej szyję, składa się z multiplikowanych portretów, czy też sylwetki męskiej. No to jest ten zwielokrotniony artysta, zresztą artysta też znany i niebagatelny w sztuce polskiej, czyli pan Zbigniew Libera. Zdaje się, że wówczas pozostawali w bliskiej relacji i stąd też taka odwaga w owym pozowaniu nago i możliwość wykorzystania tego modela w dziele pani Kulik. Czyli mamy do czynienia tutaj z artystką, która wyraźnie patrzy na nas takim surowym, ganiącym spojrzeniem władczyni. Upozowana jest w strój majestatyczny, ale z drugiej strony te elementy stroju, jak wskazaliśmy to już, powielona sylwetka męska, naga, która powielona zestawieniu... i pomniejszona, bo tak, to jest bardzo otóż istotne. To, że zestawiona jeszcze z tą jej górującą kobiecością,
no, wyraźnie mówi nam, ku czemu zmierzamy. No, zmierzamy do chyba sztuki, którą opisuje ostatnio termin gender, czy też gender, w zależności jak to wymawia, to trudne słowo. Termin gender używany jest do określenia tzw. płci społecznej czy płci kulturowej, która w odróżnieniu od płci biologicznej jest wytworem kultury, a nie natury. Czyli, że dochodzi tutaj do gry między płciami, czy też do walki płci, czy też do tego, no, która płeć tutaj w jaki sposób pokaże nam siebie poprzez taki czytelny zestaw atrybutów. No tu mamy chyba nawet bardziej jednoznaczną sytuację niż sytuacja gender, tak zwana, czyli mamy tutaj sytuację, w której mamy po prostu do czynienia ze sztuką feministyczną, gdzie kobieta, czego artystka zresztą w ogóle nie ukrywa, przypisuje sobie dominującą rolę i na tej pracy to widać bardzo wyraźnie, że ten mężczyzna zostaje sprowadzony właściwie do ornamentu na jej sukni. On kompletnie utracił swoją samodzielność, utracił swoją, jakbyśmy w skądinąd patriarchalnym społeczeństwie, w którym żyjemy, byśmy przypuszczali, jest człowiekiem, który dominuje. Otóż tutaj z całą pewnością role się nie. Odwraca. Można to jeszcze zobaczyć poprzez jeden fragment, który najlepiej jest widać tutaj, kiedy po prostu on jest na czworakach. No. No tak, znaczy już jest w pozycji takiej masochistycznej, wręcz poddania się, tak? Jest, ukłonu. Jest właściwie niewolnikiem jej. Prostinezis. Po prostu jest na jej usługach, jest pod jej kompletną i totalną władzą. Znaczy to zwielokrotnienie nagiej sylwetki i to, że on przybiera formę takiej maleńkiej laleczki, no to też pokazuje, że on jakby staje się takim elementem gry, elementem, w którym ona może pociągać za sznurki i powodować nim rozmaite ruchy, tak jak tutaj. To właściwie jest takim pajacykiem, tak? Który został gdzieś tam uruchomiony. To tutaj jest, ta kolejna pozycja też to pokazuje. To jest znowu pozycja kompletnie taka jakby poddana. Znaczy tutaj naprawdę jest obnażona niższość mężczyzny właściwie we wszystkich możliwych sytuacjach. Ona to robi w bardzo specyficznej formie. Ta forma ma znaczenie, jest obciążona wielością znaczeń i treści. I to jest jakby główny zamiar tego wyobrażenia, które tutaj przyjęła. Natomiast tu jest jeszcze jeden element, który mnie się wydaje niezwykle istotny dla całej wymowy tej pracy. Jaki to element, panie Bogusławie? Dwa elementy. Śmiało. A mianowicie krzyż, tak, i sierp. Aha. Które mówią o tym, że żyjemy w kraju katolickim i postkomunistycznym. Mhm. I że życie Zofii Kulik gdzieś między tymi dwoma symbolami, biegunami, można powiedzieć, rozgrywa się, rozegrało się, nie wiem, będzie się rozgrywać. To co, że ona ma koronę, tak? Że ona jakby ma jakąś tam władzę, nie wiem, w tej chwili nad sobą, nad tym, co robi, nad, nie wiem, tą sytuacją artystyczną, planem pewnym, no który tak, wykonuje. Ta korona zresztą jest koroną z liści kapusty, które pewnie rychło zwiędną. Tak, i to też poświadcza, że ten jej pomysł panowania, ten jej pomysł majestatu pani Kulik, no jest czymś bardzo nietrwałym. Tak? I jest ta kruchość jeszcze zestawiona z tymi dwoma symbolami. Z jednej strony no, imperium, które zdawało się nam kiedyś, będzie trwało przez wiecznie wiele lat, jak i religii, która trwa już od lat 2000. No, też w zestawieniu z nią powoduje, że znowu możemy z innej perspektywy spojrzeć na ten obraz. Mamy do czynienia z autoportretem artystki, tak? Czyli czymś, co jest znowu jednym z częściej powracających w historii sztuki przedstawień, że artysta sam siebie z jakiegoś powodu nam uwidacznia, przedstawia. Kiedyś to były portrety ukryte ze względu na to, że były gdzieś tam w przedstawieniach właśnie orszaków monarszych czy w przedstawieniach religijnych. W momencie, kiedy artysta zaczął zyskiwać na znaczeniu i mógł w pełni swoje ja wyrazić, mógł już portretować siebie i podpisywać to jako autoportret. Też do tej tradycji nawiązuje Zofia Kulik. Rzecz druga, że tutaj ona wchodzi z nami w pewną grę. Ten nagi mężczyzna, te ironiczne nawiązania do majestatu jako czegoś, co przemija. Ale z drugiej strony jest to coś, co dla mnie pozbawione jest poczucia humoru. To jest coś, co jest niezwykle serio, coś, co jest groźne, czego ja jako widz się boję. No, to dla mnie przywodzi to na myśl nawet te wizerunki hinduskiej bogini Kali, która ozdobiona była naszyjnikami z głów ludzkich. No tutaj ten powtórzony, nagi, bezbronny człowiek, który wisi gdzieś na tej dominującej, mocnej, groźnej szyi zwieńczonej tą mocną głową kobiety. Z całą pewnością jest tutaj taka sytuacja
odreagowywania. Zofia Kulik przez lata współpracowała ze swoim mężem Przemysławem Kwiekiem, tworząc duet Kwiekulik. Tak, no to kilkunastoletnia. Kilkanaście lat rama. Współpracy. Tak. Była artystką, która na początku swojej działalności zaczynała jako taka artystka działająca w interakcji z ludźmi, wychodząca na ulicę i wykonująca różne akcje artystyczne z udziałem sytuacji, ludzi, zdarzeń, które się przytrafiały. Było to poniekąd wynikiem toku jej studiów, bo z jednej strony, owszem, studiowała w Akademii Warszawskiej rzeźbę w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza, bardzo wybitnego rzeźbiarza, z drugiej studiowała tak zwaną formę otwartą u Oskara Hansena. Tak. No, czyli miała kontakt bezpośredni z dwoma najwybitniejszymi chyba nauczycielami innych artystów tak, w powojennej Polsce. Zacząłem mówić, że odreagowywała, dlatego że była schowana w duecie z mężem, po czym ten duet artystyczny się rozleciał i wtedy nastąpiła w niej właśnie taka silna potrzeba zaznaczenia własnej osobowości, własnej odrębności, własnej siły, własnej intelektualnej też mocy. I to jest moim zdaniem widać bardzo dobrze w tej pracy, gdzie tutaj, no właśnie już mówiąc, zaczynając od tego takiego trochę bezczelnego spojrzenia, skierowanego prosto w widza, ona się niczego nie boi, prawda? No, widać, że to jest osoba, która nie musi się, znaczy inaczej, nie chce się niczego bać. Mhm. Pokazuje swoją siłę i pokazuje swoją odwagę i jakąś też otwartość. Panie Bogusławie, spróbujmy w takim razie przedstawić wspaniałość nas samych. Ach tak, wspaniałość nas, to cudowne. Tak, tak. Nie, proszę pana, niech pan się posunie. Ale to miała być hydra dwugłowa przecież. No ale pan, my się połączymy ciałem. Aha. Ale nie głowami. Dobrze, tutaj widziałem pana bardzo udanego w takiej formule powtarzanej. A ja wolę tutaj to swoje ujęcie, tu. Tu ma pan takie dobre swoje. Pan, proszę pana, ma talent mimiczny. Ha, wiadomo, nie od dzisiaj. Powinni tutaj pana wykorzystać w jakichś dobranockach. O, proszę bardzo. Gdzie tutaj jeszcze było? Tylko czy pan pamięta o tym, żeby to miało jakiś sens ukryty? Tak. Nie, proszę pana, sensu to nie może mieć żadnego. Proszę pana, nie poodwracali i nie jesteśmy. Ale tutaj mamy Bogusława, pana Bogusława triumfującego. Panie Maćku, panie Bogusławie, jak panu się podoba wspaniałość nas? No, mi się dobrze oddaje to, kim jesteśmy. No właśnie, że jesteśmy tacy wielofunkcyjni i wielowymiarowi. Słusznie pan to ujął. I jeszcze dobrze harmonizujemy tutaj ze sobą. Wspaniale. Jest to zwrócenie się artystki bezpośrednio do nas poprzez jej autoportret, poprzez takie spojrzenie nam głęboko w oczy. Ja, wspaniała, wielka Zofia Kulik, dominuję. Artystka prowadzi z nami swoją grę. W tym spojrzeniu mikro zaczyna to wtedy nabierać znaczenia i dodaje nam więcej sensu. Jest to krzyż, jest to... No właśnie, cóż to jest? Kurczę, załatwiłem wam dubel. Dubel? Fajny gość. Prawie. Czy my mamy powiedzieć jakieś słowo na koniec? Cholera jasna. Dziękuję bardzo. Wspaniała wspaniałość.